Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. 26 stycznia 2023 roku zakończyły się ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem Juniper Oak, które były manewrami wspólnymi Stanów Zjednoczonych i Izraela. Co bardzo interesujące, były to największe wspólne ćwiczenia wojskowe obu tych państw w całej historii. W ćwiczeniach wzięły udział zarówno wojska lądowe, marynarka wojenna, jak i siły powietrzne. Ćwiczono zgrywanie właśnie tych różnych rodzajów sił zbrojnych. W całych ćwiczeniach wzięło udział około 7,5 tysiąca żołnierzy z obu państw. Oficjalnie te ćwiczenia nie były wymierzone przeciwko żadnemu konkretnemu krajowi, natomiast jeżeli. Przyjrzymy się doniesieniom izraelskich mediów, no to widzimy, że one przynosiły takie informacje, iż wojskowi ćwiczyli m.in. niszczenie obiektów badawczych w głębi terytorium przeciwnika. To oczywiście od razu budzi, budzi naturalne skojarzenia związane z irańskim programem jądrowym. Ćwiczenia Jennifer Oak trwały 4 dni i też warto zauważyć, że ogromną rolę, dominującą właściwie, odgrywały tutaj siły powietrzne. W ćwiczeniach było zaangażowanych około 140 samolotów, w tym m.in. bombowce B-52, samoloty wielozadaniowe, F-35, F-16, samoloty F-15 czy FA-18. Bardzo istotnymi samolotami, maszynami w powietrzu, które brały udział w tych ćwiczeniach, były samoloty Bank KC-46, czyli tankowce powietrzne. Warto także podkreślić, że w tych ćwiczeniach istotną rolę odgrywały samoloty rozpoznania elektronicznego i samoloty walki elektronicznej. W skład tych dyslokowanych sił wszedł również jeden z trzech posiadanych przez siły powietrzne Stanów Zjednoczonych, samolotów, samolotów E-11A, które odgrywają rolę takich powietrznych stacji przekaźnikowych dla łączności na polu walki. Izraelskie siły powietrzne delegowały no, do tych działań także latające cysterny Boeinga, no i samoloty, samoloty F-16 i F-35. Jeśli chodzi o komponent morski ćwiczeń, to liczył on sześć amerykańskich okrętów, w tym lotniskowiec George, George Bush to jest lotniskowiec typu nimic no oczywiście z całą, z całą eskortą tutaj przede wszystkim o sile tej eskorty stanowił krążownik czy niszczyciele i, i do tego oczywiście trzeba tutaj zauważyć, że Izrael również wystawił całkiem, całkiem spory, spory komponent morski, w tym okręt podwodny i, i korwetę SAR-6 jeśli chodzi o te ćwiczenia, to obejmował były one bardzo szeroki wachlarz scenariuszy, i jak powiedział szef dowództwa Centralnego Stanów Zjednoczonych, generał Erik Kurilla, miały poprawić interoperacyjność z Izraelem, i także podkreślić zaangażowanie Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. Powiedział także bardzo ważne, ważne słowa, tutaj cytuję: Iran powinien wyciągnąć z tego słuszne wnioski. Koniec cytatu. Nad realizacją tych wszystkich scenariuszy czuwało specjalne, zintegrowane dowództwo amerykańsko-izraelskie. W jego ramach funkcjonował taki komponent, aktywowany w listopadzie ubiegłego roku, który, którego zadaniem była realizacja potrzeb dowództwa w zakresie nawigacji satelitarnej, komunikacji i ostrzegania przed pociskami rakietowymi. Tak jak powiedziałem oficjalnie, nie powiedziano wprost, kim był przeciwnik, natomiast nieoficjalnie potwierdził to izraelski kanał 12, który. Opisując cele na pustyni Negev, które zostały właśnie dyslokowane przed tymi manewrami, określił je jako makiety irańskich obiektów nuklearnych, na które miało spaść 100 ton bomb przeznaczonych do zwalczania celów umocnionych, na przykład takich jak irański zakład w Fordo. W ćwiczeniach wzięli udział także żołnierze wojsk specjalnych i bojowe zespoły poszukiwawczo-ratownicze. Natomiast oczywiście szczególnie ważne było doszkalanie się z zakresu lotów na dużą odległość, no niezbędnych do tego, aby zaatakować Islamską Republikę Iranu. Ćwiczono zwiększenie zdolności reagowania na nieprzewidziane okoliczności w regionie, i tutaj Szczególnie trzeba podkreślić fakt, że Stany Zjednoczone ćwiczyły zdolność do szybkiego przerzucenia sił na Bliski Wschód w celu wspólnego z Izraelem. Jak to określono, reagowania na poważne, na poważne zagrożenia. I tutaj chciałbym podkreślić, że administracja Bidena ewoluuje. Na początku kadencji Joe Bidena, o czym już mówiłem w podcaście geopolitycznym, stawiała przede wszystkim na dyplomację. Kluczowy był ubiegły rok, rok 2022, kiedy w lipcu podpisano deklarację jerozolimską. Tutaj ta strategia Dyplomatyczna strategia negocjacji zaczęła być, można powiedzieć, nasycana demonstracją, demonstracją siły. No i tutaj oczywiście atmosfera w regionie dodatkowo uległa zwiększeniu napięcia, zagęszczenia, kiedy w grudniu 2022 roku Biały Dom oskarżył Iran o budowanie partnerstwa strategicznego partnerstwa obronnego z Federacją rosyjską. No i to jest oczywiście w sensie takim czysto pr często powiedzielibyśmy marketingowym zabieg, który ma usprawiedliwić ewentualnie tego typu demonstracje, demonstracje siły. Tutaj Amerykanie mówią wprost, że Iran oficjalnie po prostu kontynuuje wzbogacanie izotopu uranu w podziemnych, w podziemnych ośrodkach. No i wiemy doskonale, że te ćwiczenia Per Oak jest to emanacja strategii odstraszania. I prawdopodobnie jest to jedno z ostatnich ostrzeżeń, które jest kierowane przez władze Izraela i Stanów Zjednoczonych do Teheranu. Na zakończenie warto jeszcze podkreślić, że ćwiczenia Jennifer Oak odbyły się w atmosferze powrotu do rządów premiera Benjamina Netanyahu, a jak doskonale wiemy jest to największy orędownik wojskowego, militarnego rozprawienia się z właśnie władzą ajatollahów w Iranie z irańskim programem Jądrowym. Tutaj też warto zauważyć, że te ćwiczenia to jest taka swoista dyplomatyczna, czy jeżeli chodzi o dyplomację militarną oczywiście wiadomość dla Federacji Rosyjskiej i dla Chińskiej Republiki Ludowej. Jest to wiadomość, którą można byłoby skwitować takim stwierdzeniem, że Stany Zjednoczone, mimo Znacznego skupienia uwagi w tym czasie na Europie Wschodniej, nadal są w stanie skutecznie projektować swoją siłę w innych częściach globu, no i co najważniejsze w tym, w tym kontekście, nie straciły zainteresowania Bliskim, Bliskim Wschodem i są przeciwne zbliżaniu się Iranu, Iranu do, do, do Rosji, oczywiście. W tym kontekście warto także podkreślić, że wielka wojna na Bliskim Wschodzie, gdyby do niej doszło, miałaby katastrofalne skutki dla gospodarki światowej, całkowicie przeorientowałaby szereg właśnie relacji handlowych, relacji gospodarczych. Pamiętajmy o tym, że z Bliskiego Wschodu, z regionu Zatoki Perskiej, Chińska Republika Ludowa pozyskuje ogromną ilość chociażby węglowodorów. To niewątpliwie wywróciłoby ten porządek międzynarodowy. No i pytanie oczywiście, jakie byłyby konsekwencje dla samej Europy, dla Unii Europejskiej, należałoby Trzebałoby się także liczyć z ogromnymi falami migracji obok kryzysu gospodarczego. Dziękuję Państwu za uwagę.